Czasy długich kolejek ponoć dawno minęły, a więc na co czekają ci młodzi ludzie pod konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej? Jak się okazało, ubiegają się o stypendium Fundacji Semper Polonia. Semper Polonia to daje możliwość dla studentów uczyć się, podejmować studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, ponieważ to finansowanie to pomaga studentom na przeżycie, na naukę, na mieszkanie. Dla mnie stypendium oznacza dużo, ponieważ za te pieniądze, które otrzymam ze stypendium, będę mógł zapłacić za naukę tutaj na Litwie. A także przeznaczone pieniążki będą potrzebne mi na opłacenie literatury, która także jest bardzo drogo tutaj na Litwie, w języku ojczystym, a także w języku państwowym litewskim. Stypendium naprawdę jest bardzo potrzebne, ponieważ u nas wszystko jest okropnie drogo, to znaczy książki, wszystko trzeba kupować, bardzo jest mało na przykład na tym, czym ja studiuję. Różne informacje, to różny kupowany materiał, książki, nauka, dojazd. To naprawdę bardzo wielka pomoc nam i my bardzo wdzięczni i bardzo dziękujemy. Stypendium Fundacji Semper Polonia jest przyznawane co pół roku studentom Polakom, uczącym się w kraju zamieszkania. Wnioski przyjmuje konsulat RP. Zależy nam na tym, aby inteligencja polska tutaj właśnie na Litwie rozrastała się, aby Polacy zajmowali w przyszłości bardziej odpowiedzialne stanowiska, aby wchodzili do elit tego kraju. Im będą mieli lepsze wykształcenie, im będą mieli lepszą pozycję, tym szanse na poprawę sytuacji mniejszości polskiej na Litwie będą większe. W semestrze jesiennym stypendium przyznano ponad 800 młodym Polakom. Ta liczba od lat wciąż rośnie. Jednym z warunków otrzymania stypendium jest aktywna działalność na rzecz społeczeństwa polskiego na Litwie. Na pewno więcej osób mogłoby być aktywnie zaangażowanymi w tę działalność. Bardzo na to liczymy i tego oczekujemy. Jak widać, społecznie aktywnej młodzieży nam nie brakuje. A kto się nie załapał do kolejki, następna już latem.